wizerunek jest Proszę poza Pani, kamerą, to tak? jest radio Inaczej to dokładnie wygląda i oczywiście obrotowe. przykładów tutaj możemy mnożyć bardzo wiele. Natomiast myślę, że to jest taki przykład, który właśnie pokazuje tą taką niezgodność, to bycie nieautentycznym. I to jest bardzo ważne. Dzisiaj ludzie oczekują od drugiego człowieka, żeby on był sobą, żeby siebie wyrażał. Oczywiście w odpowiednich granicach i to też musi być takie, myślę, bardzo racjonalne i takie mądre to wyrażanie siebie. Natomiast tego jest, myślę, dość duży dzisiaj deficyt. Nie naśladować kogoś, nie robić tak, jak ktoś robi, nie robić takich gestów, nie ubierać się tak, jak ktoś, po prostu być sobą, ubierać się tak, jak ja bym chciał się ubierać, ale według określonych zasad, według konkretnego kodeksu, robić gesty, te moje gesty i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo ważne, czyli bycie autentycznym to jest bycie też wiarygodnym i to jest bardzo... ważny element i bardzo ważna cecha, która niestety no wymaga takiego spokojnego zastanowienia się i refleksji nad sobą samym również. Czasem myślę też, brakuje takiej tożsamości, czy uczelnia jest też takim miejscem, gdzie ludzie uczą się, czy odkrywają to swoją tożsamość, bo tak wspomniałem o tym globalizmie, to nie tylko w kwestii ubierania tego unisex, ale no, czy jest wartością. Właśnie to, że my wiemy, kim jesteśmy, że mamy jakiś kod kulturowy, że mamy jakąś tradycję, wiarę tutaj w Państwa doświadczeniu i w tym, co prezentuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. No na pewno studia to jest czas poszukiwania, tak? Szukania odpowiedzi na to, kim chcę być w przyszłości, ale też szukania odpowiedzi na pytanie, które bardzo często młody człowiek sobie stawia, jaki jestem, tak? Tu znowu wspominaliśmy już o tym, ta wspólnota, wspólnotowość, osoby, z którymi nawet, nie wiem, mieszkam w pokoju, tak, z którymi się spotykam na co dzień, one fantastycznie będą weryfikowały to, jakim ja jestem człowiekiem. Przychodzimy do uczelni z różnych miejsc, z różnych kultur, różne są nasze rodziny i musimy w tym środowisku żyć, wzrastać razem, ale to jest piękne, jeżeli człowiek, który, nie wiem, pogubił się gdzieś, ma obok siebie drugiego człowieka, który potrafi go pociągnąć. Uczelnia też właśnie przychodzi z taką pomocą poprzez chociażby formę duszpasterstwa akademickiego, to raz, ale też takich rozmów, które są między studentami. To jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Plusem, myślę, też tej uczelni niewątpliwym jest to, że wszyscy się znają. Tak, że my idziemy po prostu korytarzem i znamy twarz tego człowieka, że to nie jest dla nas człowiek anonimowy, że my wiemy, czego możemy się po tym człowieku tak naprawdę spodziewać nawet czasami, że ten człowiek jest taki, a nie inny, podchodzi do nas z taką, a nie inną swoją osobowością. I myślę, że tutaj najlepiej się weryfikuje tą moją tożsamość, tak? To w jaki sposób ja wzrastam, kim ja jestem. No i mówię, poszukiwać tych też dobrych autorytetów, które gdzieś na pewno w uczelni są, przynajmniej tutaj w tej konkretnej. Warto też wspomnieć, że często przyjeżdżają do nas studenci z innych kultur zupełnie, tak? Przyjeżdżają w ramach programu Erasmus Plus chociażby. Ja byłem świadkiem, to kiedyś ojciec rektor wspominał uczelni naszej, ojciec Zdzisław mówił, że muzułmanie, którzy przechodzili obok niego, w pewnym momencie nawet podchwytywali to pozdrowienie, którym się studenci pozdrawiają na co dzień, szczęść Boże mówiąc, tak? I to powodowało taki uśmiech po prostu, że oni w tą naszą kulturę jakoś tak pięknie się wpisywali, mimo że oczywiście oni mają jakieś swoje przepisy, swoje regulacje, swoje modlitwy, swoją tą przestrzeń, tak, dla Pana Boga, no ale potrafili też w jakiś sposób wpisać się w to miejsce, jakim jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej i no, po prostu nawet pewnie myśleli, że to szczęść Boże jest takim naszym po prostu życzeniem komuś dobrze, żeby Bóg błogosławił, czy tak jak mówimy, po prostu dzień dobry, żebyśmy dobry dzień. Trochę w tym racji jest. Ojciec właśnie tak ciekawie tutaj zadał pytanie, faktycznie jak to jest w szkole, czy ona daje takie możliwości. Ja myślę, że bardzo łatwo można zauważyć od pierwszego rocznika do piątego rocznika, do osób, które gdzieś kończą te studia, wychodzą z tej uczelni,
że uczelnia daje taką pewność siebie, czyli tak naprawdę ten jeden z najważniejszych warunków tej profesjonalnej autoprezentacji. A ta pewność siebie zawsze jest uwarunkowana tym poczuciem własnej wartości. I myślę, że wiele młodych ludzi te różne wartości, te swoje wartości tutaj potrafi odnaleźć, dlatego że też szkoła daje taką możliwość, daje też taką wolność, taką przestrzeń wolności, gdzie oni mogą się odnaleźć właśnie poprzez tą wspólnotowość, o której pan tutaj, Mateusz, wspomniał. Daje właśnie tą przestrzeń wolności, gdzie oni mogą poznać te swoje wartości i być tymi pewnymi siebie. I wtedy taki człowiek ukształtowany, człowiek, który po takich ukończonych studiach wychodzi w świat, tak, wchodzi w to życie zawodowe, wchodzi w to życie dorosłe, no tak naprawdę jest bardzo mocno przygotowany do tego, żeby z wieloma często przeciwnościami, które niestety każdy człowiek spotyka na swojej drodze, naprawdę sobie dobrze z nimi poradzić. Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Dziś temat, który podjęliśmy, proponujemy, studia, wiedza i wizerunek. Nasi goście to pan dr Paweł Adam Makowski, wykładowca w naszej uczelni, też wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, komunikacji, dyplomacji, Savoir-Vivre. Jest z nami pani Magdalena Bąbelek, absolwentka studiów podyplomowych, retoryka i komunikacja społeczna w Toruniu. Na co dzień pracuje w szkole, w Nowym Tomyślu, w szkole średniej, z psychologiem. I nasz wykładowca, też zarazem absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej, pan magister Mateusz Kaleta, komunikacja społeczna, organizacja zarządzania. To jego specjalizacja. Zapraszam. Telefony 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się kto. Na rozchodzie. Takiej korelacji z Panem Bogiem, z Pismem Świętym. Także proszę Państwa, wszystko kłamstwo. I z Panem Bogiem, i z Pismem Świętym. No gdzie jest tutaj Pan Bóg? A czy znasz Jego imię? A czy wiesz? Świat jest tak wulgarny, świat jest taki diabelski, że właśnie jeszcze nigdy taki nie był, bo żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Przecież to, co apostoł Paweł powiedział, a to wiedz, że w dniach ostatnich jacy w ogóle będą ludzie, no to przecież to jest oczywiste i już tego powtarzać nie musimy. Ale jaki jest zły świat? Kąpany, że tak powiem, Piśmie Świętym, nauce naszego Kościoła. Piśmie Świętym, nauce naszego Kościoła. Pismo Święte to nie jest nauka Kościoła. Są przykazania kościelne oddzielne, a przykazania Boże oddzielne. Nawet się rzucili na te przykazania Boże, bo je uszczuplili, zmienili, wyrzucając drugie przykazanie, które mówi, nie będziesz czynił obrazu rytego. My to, proszę Państwa, bardzo dokładnie pokazywaliśmy na planszach, bardzo dokładnie omawialiśmy, że naprawdę, o czym tutaj ten ksiądz krzanił. Święta kloszarda, święta jest, święta Eulalda, święta, 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 święta.
To je pamięta, na święta, To je pamięta, na święta. To je pamięta, na święta. To je pamięta. To mnie bardzo otworzyło, dużo mi pomaga do dzisiaj, ta praca na styku psychologii i duchowości. Że tak naprawdę nie ma jeden z myślicieli naszego kościoła, nie pamiętam, który powiedział, że nie ma prawdziwej duchowości bez samopoznania. Te narzędzia psychologiczne, terapeutyczne, które używamy w warsztacie, są konieczne do samopoznania. W relacji z Panem Bogiem mógł wziąć odpowiedzialność za swoją część, za tę przestrzeń, którą dla mnie stwarza i nie zaprasza. I tak, żebyś to wiedział, gdzie zacznę, gdzie się kończę, tak? To jest bardzo ważne, że w relacji ze sobą możesz to... Bez relacji ze sobą nie można nawiązać satysfakcjonującej relacji z kimkolwiek. Jak nie znam siebie, tak, to co pokażę? Pokażę prawo, pokażę sztuczność, tak? To piąty krok bardzo fajnie pokazuje, ta kolejność. Tak jak w piątym kroku według naszego opracowania programu, odbywamy się rozmowy z Panem Bogiem, z Panem drugim człowiekiem i w takiej kolejności. To zgodne z przykazaniem miłości. Tak, podobnie jak widzieć swoje doświadczenie. Najpierw jest mi potrzebna relacja z Panem Bogiem. Pan mnie odpełnia do pogłębienia relacji z sobą, to z kolei do relacji z człowiekiem. Także no, relacja z drugim człowiekiem pokazuje mi, weryfikuje, tak, ale weryfikuje też prawdziwość mojej relacji z Panem Bogiem i z sobą. Jeżeli nie układa mi się w relacji z drugim człowiekiem, tak jest tego prawne, to znaczy, że pokutuje jakiś brak w relacji z Panem Bogiem i w relacji z sobą samym i potrzebuje wrócić. Wrócić, żeby ten brak obejrzeć, przed Panem Bogiem uzupełnić, przepracować. Tak jak Ciebie słucham, też wielu z nami rozmawiam z wieloma uczestnikami wspólnot właśnie problemowych, czy innych, czy innych, KH, NA, czy inne. I wielu twierdzi, zresztą wielu rzeczywiście też głęboko jest utkowionych i zarażonych w relacji do Pana Boga, że w programie AOS-kim, czy innym tym problemowym jest Bóg. I też jest takie moje przekonanie, znam wielu, jak powiedziałem, ludzi, którzy gdy to naprawdę, nawet w tym ujęciu problemowym, głęboko wchodzą w problem, naprawdę głęboko, tak, świadomie z tych chęcią przepracowania rzeczywiście programu w pełni, czyli wchodzą dalej niż trzeci krok, nie wchodzą w czwarty i następne, no to znajdują Boga. Nie ma innego wyjścia, prawda? Ten program prowadzi w sposób ewidentny do Jezusa Chrystusa. To nie ma co oszukiwać, prawda? Każdy, kto w to głębi wchodzi, to widzi. Ale jednakowoż te ujęcie, o którym właśnie mówimy, z racji właśnie tego zanurzenia, przepojenia nauką spoza Kościoła, Pisma Świętym, pozwala jakby dużo głębiej w tą relację wchodzić, prawda? Dużo bardziej świadomie tą relację budować. To jest takie trudno w takim radiowym doświadczeniu przekazać, bo to jest, nie chodzi o słowa, tylko o doświadczenie, o to przeżycie, prawda? O przeżycie, dokładnie, bo to, czego mi brakowało też, bardzo mi brakowało, ja sobie tego nie uświadamiałem, nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wiara była dla mnie bardzo ważna, jest dla mnie bardzo ważna od wielu lat, od którym zacząłem się nawracać, ale potrzebowałem czegoś więcej w relacji z Panem Bogiem. I z czasem odkryłem, że jako człowiek bardzo potrzebuje kontaktu emocjonalnego z Panem Bogiem. Kierownik duchowy, kiedyśmy wyszli, jak o tym mówiłem, powiedział, że Pan Bóg to nie szosnek i nie muszę go czuć, ale ja się nie poddałem. Czułem, że bardzo tego potrzebuję i właśnie takie świadome przeżywanie uczuć, to właściwe, rozwojowe przeżywanie uczuć bardzo mi pomaga czuć więź emocjonalną.
To jest język, w jakim Pan Bóg nam przekazuje bardzo ważne informacje o nas samych. Więc kiedy przeżywamy, a nie przeżuwamy, tylko przeżywamy uczucia, przyjmujemy ich treści i pozwalamy im odejść i przyjmując informacje które do siebie, no to tak jakbyśmy rozmawiali, prawda, w jakimś sensie. Także to jest rzeczywiście bardzo ważna przestrzeń, ale wiele jest też, można powiedzieć, trudu w tej przestrzeni, no bo umiemy też zapoczątkować emocje, mamy stany emocjonalne, mamy emocje z przeszłości stłumione itd., więc troszkę bez tej właśnie, no trochę psychologicznej, czy takiej poznaniowej ścieżki było bardzo trudno sobie z tym poradzić. Myślę sobie, że to też doświadczyłeś tutaj w warsztacie. Tak, bardzo ważne było dla mnie to, co ty... Także świat jest tak zdemoralizowany, proszę Państwa, jak nigdy wcześniej. Tak. Świat bardzo jest zdemoralizowany. Proszę Państwa, świat jest bardzo zdemoralizowany. Na ile ta teoria poprawia jakość mojego życia? Nauczyłem się, mam taką, nie wiem, tak mnie Pan Bóg stworzył, mam taką konstrukcję. Ale nauczyłem się, uczę się cały czas. Integralnego kształcenia człowieka właściwie. Przygotowywania też do prawdziwego życia. Byli bardzo kształceni. I faryzeusze, byli bardzo kształceni, ale apostoł Paweł powiedział, że nie chce tego kształcenia. I za śmieci, uznał to wszystkie swoje nauki. I do śmieci wyrzucił wszystkie szkolne druki. I apostoł Paweł powiedział, że świecką wiedzę i za śmieci uznaje. I powiedział apostoł Paweł, że to są diabelskie raje. I słudzy szatana są Rysio jest pierwszy. Rysio ma mózg zjedzony, wszystkie szare komórki ma zjedzone przez alkohol i wódkę. Od wódki złe skutki. Rysio wściekły bardzo jest na wszystkie te wódki. I tyle złości Rysio ma, jak szatan diody. I Rysio tyle kości ma, jak alfabet. Nie były nigdy tematami tabu. Gdzie zderzenie młodego człowieka częstokroć prawdziwymi wyzwaniami no, natury no, wysokiej jednak polityki potrafi człowieka przygotować również w aspekcie zawodowym, ponieważ jeżeli człowiek potrafi sobie poradzić no, w takich trudnych sytuacjach, w dalszym ciągu kontrolować w jakiś sposób, no bo jednak
są... Szybko to dziadostwo wyłączyć, szybko. Zbyt szybko ta piosenka wchodzi, już to mówiłam milion razy. No, jak na moje wyczucie, musi się 40-letni pracę z domu do domu. Trzeba zapowiedzieć, trzeba ludzi przygotować, bo może ktoś nie będzie chciał słuchać. Sobie radio wyłączy. A to na siłę, na hamak zaskoczenia, jak te wojny teraz prowadzą zaskoczenia. Ważny, prawdziwy warsztat. My również mieliśmy okazję skorzystać w zasadzie